Cześć, dobry wieczór Wam wszystkim. Ja może zacznę od tego, żeby pogratulować Arturowi prezentacji, bo słuchałem jej drugi raz i uważam, że była jeszcze lepsza niż na próbie. Także naprawdę super robota. I tak jak wspomniał Adam, chciałbym Was zaprosić na moją prezentację, która nosi tytuł: Uwaga, uwaga. Automatyzacja tworzenia frontendu z wykorzystaniem GraphQL. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jak możecie wdrożyć GraphQL w efektywny sposób do aplikacji w React.js oraz jak później możemy wykorzystać do, dodatkowo generator kodu GraphQL, czyli code gen, tak zwany, aby ułatwić sobie życie, a może nawet nie tyle nie tylko ułatwić, ale również uczynić ten development naprawdę przyjemnym i takim, żeby po prostu chciało się to wszystko robić. Także plan na dzisiejszy wieczór jest taki, że na początku chciałbym poruszyć ogólny temat GraphQL. -a. Chciałbym zrobić takie szybkie wprowadzenie ponieważ z doświadczenia wiem, że nie każdy z nas frontowców i być może również nie frontowców, których możemy mieć dzisiaj na, na łączach, miał już do czynienia z GraphQL-em, więc będzie to takie bardzo szybkie wprowadzenie, które sprawi, że fragmenty kodu, które będziemy sobie, którym będziemy się później przyglądać, będą po prostu czytelniejsze i jaśniejsze. Następnie sobie przejdziemy taką drogę od wykorzystania zwykłego fetcha do takiego finalnego rozwiązania, które, które sami, Używamy w TSH zazwyczaj, gdy pracujemy z graphql i z GraphQL-em Codgenem. Jakby przy okazji sobie przeanalizujemy wszystkie problemy wynikające z wprowadzenia kolejnych warstw abstrakcji. No i na sam koniec skonfigurujemy sobie projekt Reactowy z Apollo klientem i GraphQL CodeGen, tak aby po prostu widzieć, jak to wszystko działa w praktyce i aby móc wspólnie przejść przez taki workflow dodawania e-query i Mutations. Ale zanim zaczniemy, to chciałbym podobnie jak Artur się Wam przedstawić. Cześć, jestem Szymon, a dokładniej Szymon Chudy. Pracuję jako frontend developer w The Software House. I tak się zorientowałem, że ostatnio, że swoją pierwszą stronę internetową zbudowałem w wieku 15, stworzyłem w wieku 15 lat, co przy okazji było 15 lat temu, więc tutaj pozwoliłem sobie ją przedstawić. Ta strona, jak na tamte czasy, była dość. Zaawansowana przynajmniej na moje możliwości, była napisana w PHP i wróżono mi wówczas bardzo dużą karierę informatyczną. Do tego jednak nie doszło. Dlaczego? No, skłamałbym mówiąc, że nie wiem, a to dlatego, że miałem również drugą pasję, jaką była muzyka, którą zajmowałem się zawodowo i do dzisiaj też hobbystycznie po godzinach pracy również się nią zajmuję. A wspominam o tym może nie tylko po to, żeby się chwalić ale po to, żeby. Przy okazji, nadmienić, że jest to moja pierwsza taka prezentacja w obrębie IT i przyznam szczerze, że dość mocno się stresuję. Mam nadzieję, że ten stres uda mi się za moment rozgadać. Natomiast przy okazji chciałbym Was również zachęcić, że gdybyście mieli jakiś feedback na temat prezentacji lub po prostu chcieli z nią pogadać, o niej pogadać, to możemy to zrobić właśnie na Discordzie naszym, czyli na programowanku. Ale przechodząc już do tematu, zacznijmy od tego, aby w wielkim skrócie przejść sobie przez. Temat, jakim jest GraphQL. Czym jest GraphQL w wielkim skrócie? GraphQL jest to język zapytań, który umożliwia pobieranie danych w sposób dynamiczny i bardzo elastyczny. Serwer GraphQL udostępnia nam zazwyczaj jeden endpoint, który obsługuje zapytania, które możemy definiować wedle naszych potrzeb, co kontrastuje oczywiście z takim restowym podejściem, gdzie tych endpointów mamy bardzo wiele. I zwykle działa to w taki sposób, że wykorzystując metodę POST, w body wysyłamy nasze nasze query, które definiujemy wykorzystując tak zwany SDL. SDL. Czymże jest SDL? Jest to Schema Definition Language i jest to język typowany o bardzo prostej składni, która pozwala nam zwięźle zdefiniować schemat danych. I załóżmy sobie na potrzeby naszej dzisiejszej prezentacji, że zrobimy to, co każdy junior developer przed startowaniem na swoją pierwszą pracę, czyli napiszemy to do listę. I w takiej to do liście moglibyśmy mieć typ task, i jak sobie popatrzycie, to w kluczach mamy tutaj po prostu nazwy pola, a po prawej stronie mamy typy. Te typy mogą na przykład nam troszeczkę przypominać TypeScripta, ale to absolutnie TypeScript nie jest. Są to tak zwane GraphQL scalars, czyli takie typy, które przychodzą nam z GraphQL. -em. Jest jeden wyjątek, ale o tym sobie za moment powiemy. Zacznijmy może od name i description, które mają chyba samo tłumaczące się typ stringa. To co jest tutaj ciekawe i Warte nadmienienia to, że w przypadku name mamy na końcu wykrzyknik. Wykrzyknik mówi nam o tym, że to pole jest non-label, czyli my jako fronci możemy się spodziewać, że ten name na pewno będzie stringiem, ale description będzie albo stringiem, albo nulem. Mamy też id w, tybie, w, ty, w typie id. Jest to również właśnie skalar pochodzący z GraphQL, który mówi, że jest to pole właśnie, które pozwala nam zidentyfikować e, dany rekord. To jest później przydatne chociażby do odwoływania się do poszczególnych, do kaszowania i tak dalej. Ale mamy również typ priority, i jest to nasz własny typ, który również sobie zdefiniowaliśmy. To jest Enum, które nam pozwala jakby zastosować jedną z trzech proponowanych wartości. Także jak widzicie, wydaje mi się, że jest to dosyć mocno samotłumaczące się wygląda dosyć oczywiście. Natomiast SDL to nie tylko jakby. jakby nie tylko pozwala nam definiować te schematy danych, ale również określić sposoby ich pozyskiwania i modyfikowania, czyli tak zwane query mutations. Tych typów, bo to o czym mówimy, czyli, czyli query mutations to są typy, jest więcej, są chociażby subskrypcje. Natomiast my skupimy się na tych podstawowych, bo to do nich się zazwyczaj sprowadza nasza praca. I tutaj mamy przykład zdefiniowania właśnie dwóch takich query. Jeden to jest tasks w liczbie mnogiej, a drugi to jest task w liczbie pojedynczej. Oczywiście konwencje nazywania tego są różne, nie, nie wszyscy preferują stosowanie po prostu liczby, mnogiej czasem się stosuje all tasks, jakiś przedrostek, czasem jakiś sufiks typu tasks collection i tak dalej. Natomiast tak jak mówię, to już jest kwestia konwencji, nas interesuje czytanie typów. Więc tasks to jest query, które zwraca nam e, tablicę tasków. Mamy wykrzyknik po tablicy, to znaczy, że to będzie na pewno tablica i na pewno jeśli coś w środku będzie, to będą to taski. W przypadku pojedynczego task'a możemy również przyjąć argument. I ten argument to jest ID w typie ID, które jakby w ten sposób po prostu możemy się odwołać do konkretnego idka I tutaj mamy zwrotkę task'a z, bez wykrzyknika, co znaczy, że to będzie albo zadanie, albo undefined, jeśli takie zadanie nie zostanie zwrócone lub znalezione. Więc mamy również type mutation i w type mutation definiujemy sobie tutaj add task. W tym momencie chcemy przyjąć task, który jest naszym add task input, który oczywiście również sobie możemy musimy wcześniej zdefiniować. I jako zwrotkę oczekujemy taska, czyli tego nowo stworzonego przez nas taska. Więc tak jak Adam wcześniej wspomniał, żeby zrobić frontend, najpierw musimy zrobić backend. I to jest taka definicja tego naszego backendu na teraz, do którego teraz jako fronti będziemy się odwoływać. Także jak to się ma do frontendu, miło, że pytacie, i już spieszę wyjaśniać. Zazwyczaj, kiedy chcemy zrobić request właśnie do serwera GraphQL-owego, stosujemy taki standardowy GraphQL Post Request. To jest termin pochodzący z dokumentacji. Natomiast tak naprawdę tych metod dostawania się do, do tych danych jest więcej. Natomiast ten standardowy GraphQL Post Request wykorzystuje content type application JSON i zawiera body w pewnej konkretnej formie. Jest tam query... Jest to pole, w którym zawrzemy nasz query string, o którym sobie za momencik opowiemy. Czyli jest to pole obowiązkowe, bo to w nim będziemy wskazywać, jakie dane chcemy otrzymać, czyli nim będziemy korzystać z tej magii graf ULA, czyli tak naprawdę definiować, jaki response e, chcemy dostać. Jest pole operation name, które zazwyczaj jest nieobowiązkowe. Do tych bardziej jakby złożonych case'ów to również odsyłam Was do dokumentacji. Tu chcemy przejść przez temat pobieżnie i mamy variables, gdzie po prostu... Definiujemy nasze zmienne w sytuacji tylko i wyłącznie takie, gdy są one niezbędne, kiedy wynikają z naszych query czy z naszych mutations. No i właśnie, przykładowo, no moglibyśmy sobie teraz zdefiniować query tasks. Odwołujemy się właśnie do tego tasks, które wcześniej w typie query sobie zdefiniowaliśmy oraz jakby. Tak? Czyli query task, to, to mamy na samej górze, to jest nazwa, którą możemy sobie zmienić dowolnie, natomiast w środku już odwołujemy się do konkretnego query i definiujemy, co by byśmy chcieli w tym naszym frontendzie zobaczyć z powrotem. Chcielibyśmy id, name, description i priority, czyli tak naprawdę wszystko. Możemy również zdefiniować query task i odwołać się do jednego taska, gdzie jako zmienną podamy jeden, a właściwie w tym wypadku to nie zmienną, ale stałą, i w ten sposób Możemy się odwołać do konkretnego taska i wziąć z niego tylko i wyłącznie name i priority. Możemy również zastosować variables, czyli te zmienne, o których sobie wspomnieliśmy wcześniej i zapisując to w ten sposób, że definiujemy, że będziemy po prostu potrzebowali zmiennej task ID, i to jest właśnie ta zmienna, której GraphQL będzie szukał w variables, którym również załączamy do naszego body. Tak to wygląda w wielkim skrócie. I teraz możemy jako szczęśliwi fronci napisać sobie takiego pięknego fecza. <grych> no, musimy przyznać, że fecz jest piękny. Eee, natomiast oczywiście jest to żart i sarkazm, ponieważ absolutnie to w takiej formie fajne nie jest. Nikt z nas takich feczy pisać nie zamierza. Eee, I powodów oczywiście jest bardzo, bardzo wiele. Przede wszystkim eee, no, myślę, że tego nie trzeba tłumaczyć, ale warto wspomnieć, że nie robimy już. Takich feczy, z racji na to zarządzanie zarządzanie cachem, z racji na brak kontrolek, z racji na y, brak obsługi jakiejś metodycznej błędów, z racji na to, że no, musimy ręcznie później rozdzielać warstwy UI od logiki feczującej dane, rozwój i utrzymanie aplikacji jest wówczas trudniejsze i tak dalej. Zwykle wreszcie stosujemy rozwiązania typu React Query, a my możemy. Tutaj w kontekście GraphQL-a zastosować narzędzia już jakby zaplanowane do wykorzystywania właśnie z tą technologią, czyli na szczęście nie musimy wymyślać koła na nowo. I to jest ten moment, kiedy chciałbym właśnie dodać tutaj kolejną warstwę abstrakcji, bo tak jak wspomniałem Wam wcześniej, mamy szereg jakby możliwości, które pozwalają nam po prostu uczynić naszą pracę łatwiejszą i bardziej. Efektywną. Takie dwa najbardziej znane rozwiązania, jeśli chodzi o GraphQL, to Apollo i URQL. Natomiast ja dzisiaj chciałbym porozmawiać o Apollo, które uważam, że jest naprawdę takim first choice, jeśli chodzi o pracę z graphql -em. i to zarówno na froncie, jak i na backendzie. Ten nasz brzydki fetch, który przed chwilką mieliśmy, moglibyśmy wówczas zastąpić takim fragmentem kodu, gdzie, jak widzicie, używamy useQuery, czyli funkcji pochodzącej właśnie z paczki Apollo Client podajemy tutaj wprawdzie ten graf QL, e, natomiast myślę, że możemy się zgodzić, że faktycznie it's getting better. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie. Według mnie to już wygląda dużo lepiej niż tamten fetch i oczywiście zachowuje się dużo lepiej, bo Apollo nie tylko jakby sweczuje nam te dane, ale również zapewni nas zapewni nam kontrolki, będziemy wiedzieć czy e, jakby w jakim stanie jest ten nasz fet, czy już jest pobrany, czy jeszcze nie, czy były błędy, czy nie było błędów i tak dalej, to wszystko będzie działo się pod spodem, będzie również kaszowane, o czym sobie za momencik powiemy. Więc tak, moim zdaniem wygląda to dużo lepiej. Steve Harvey się może ucieszyć. No, nie podoba mi się ewentualnie ten fragment, który jednak jest otrzymaniem GraphQL-a w pliku nie GraphQL-owym. To oczywiście można wyrzucić do innego pliku. Tak też się zazwyczaj robi, jeśli się pracuje z Apollo na czysto. Natomiast większym problemem, który tutaj widzę, to jest kwestia typów, które w takim setupie tak naprawdę musimy replikować i tworzyć sami. Czyli musimy sami stworzyć sobie typ task, który. Zapewne będzie odpowiadał typowi taska po stronie backendu i to oczywiście może przy tak małej aplikacji nie być problemem, ale łatwo sobie wyobrazić sytuację, kiedy te typy się będą zmieniać, kiedy będą aplikacja się będzie rozwijać, będą powstawać kolejne itd. No jest to takie wąskie gardło, które tak naprawdę będzie opóźniać naszą pracę, im bardziej złożony projekt będzie. Natomiast przyjmijmy sobie, że jeszcze się dalej w to bawimy. Zróbmy to, co każdy szanujący się jak Developer i nie, nie podzielimy tego na mniejsze komponenty, ale stworzymy sobie customowy hook, który będzie takim trochę proxy i po prostu wyjmie nam tę jakby użycie samego use query i, i, i wprowadzenie mu gra w QL A Tu oczywiście wciąż w, wchodzi w grę możliwość wyprowadzenia tego query gdzieś poza ten plik i zaimportowanie go. Natomiast jeśli przyjrzymy się samemu komponentowi, no to łatwo zauważyć, że wygląda to już dużo, dużo fajniej i dużo ciekawiej. Mamy po prostu jedną linijkę kodu, której podajemy to, co jest nam potrzebne, czyli task id. Komponent staje się czytelniejszy. Natomiast wciąż nie poradziliśmy sobie z sytuacją, o której wspomniałem wcześniej, czyli z kwestią utrzymywania tego. No bo oj, bo czy to już jest lepsze niż poprzednie, z pewnością tak. Natomiast wciąż pojawiają się tutaj kolejne problemy. Już wcześniej nadmieniłem Wam przykładowe, tak? czyli kwestia tego, co będzie, na przykład, kiedy typy zaczną się zmieniać, co będzie, kiedy takich huków będziemy mieli w aplikacji 500 i tak dalej. No, wydaje mi się, że łatwo tutaj zauważyć, że jest to taka droga, która może się szybko kończyć i może się okazać z czasem ślepą i tutaj właśnie z pomocą przychodzi nam GraphQL Code Generator, czyli popularnie nazywany Code Genem. Jest to paczuszka, która tak bezingerencyjnie, praktycznie pozwoli nam wygenerować tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy na podstawie skimy. To znaczy, że z pomocą tej aplikacji możemy jakby zautomatyzować tworzenie chociażby takich huków operacji, jakby wszystkich powiązanych typów, które widzieliśmy przed chwilką, które przed chwilką napisaliśmy sami. Więc Możemy zautomatyzować również tworzenie takich podstawowych typów aplikacji. Możemy korzystać ze skimy zarówno lokalnej, jak i z, wykorzystać tak zwane introspection queries. Ze skimy lokalnej, czyli po prostu e, wziąć ją od kolegów backendowców, czy po prostu ją e, nie wiem, trzymać w jednym monorepo i tak dalej, w zależności jaka jest potrzeba, jaka jest sytuacja, lub właśnie po prostu połączyć się z API, które... Przy na przykład odpowiednich Kelden udostępni nam tak zwane introspection query, które pozwoli nam to wszystko sobie zmapować. Tak naprawdę GraphQL Codent jest przepotężnym narzędziem. Używałem go już w trzech projektach i myślę, że nawet 10-15% możliwości konfiguracyjnych nie dotknąłem. Także naprawdę można zrobić z tym piękne rzeczy. No i chciałbym Wam pokazać, jak takiego gena możemy sobie dość łatwo wpiąć. Tak jak wspomniałem, będziemy wykorzystywali jakby do obsługi GraphQL'a Apollo, więc przykład, do, do których teraz przechodzimy, zaukładają, że mamy sobie postawioną aplikację z wykorzystaniem Create React App i dodajemy teraz niezbędne rzeczy, czyli w pierwszej kolejności właśnie wspomnianego klienta Apollo oraz GraphQL samo oraz zależności deweloperskie, wszystkie powiązane z CodeGenem i wszystkie sobie za momencik Omówimy. Najpierw takie Apollo musimy sobie, takiego klienta możemy, musimy sobie w aplikacji stworzyć i obrapować tą, tą naszą aplikację, ponieważ jest to taki typowy kontekst provider. Takiego klienta według dokumentacji tworzy się bardzo prosto. Trzeba mu podać jakby adres naszego endpointu end oraz jeśli chcemy, możemy również tutaj zainicjować cache. Jakby oczywiście tych możliwości konfiguracyjnych jest dużo więcej. Bardzo często ten backend jest, wymaga jakiejś autoryzacji, autentykacji, więc jak najbardziej to wszystko można tutaj rozbudowywać. Natomiast na potrzeby dzisiejszej preski zakładamy, że po prostu ten endpoint jest otwarty i wystawia nam wszystkie po prostu możliwości bez żadnych, bez żadnych dodatkowych autentykacji. No i tak jak widzicie, właśnie mamy go sobie tutaj naszą aplikację owrapowaną, czyli jeśli będziemy próbowali korzystać z huków Apollo poza jakby tym kontekstem, to będzie to niemożliwe, nawet nietrudne. No ok, ale to jest to, co musieliśmy zrobić, żeby przejść do mięska, czyli właśnie do generowania kodu. I w tym celu musimy stworzyć sobie skrypt w naszym package JSON. W tym, tym skrypcie właśnie wykorzystamy CLI z GraphQL Code Gena i do tego CLI'a możemy podać wiele flag, ale są takie dwie, o których chciałbym powiedzieć. Jedna to jest wskazanie na plik konfiguracyjny. Ona nie jest niezbędna, ale przydaje się, jeśli ktoś na przykład ma preferencję wskazywania takich plików eksplicite, tak żeby było jasne, gdzie te pliki są, albo wtedy, kiedy na przykład z jakiegoś nieznanego i niezrozumiałego dla mnie powodu ktoś chciałby tę nazwę zmienić. Jak najbardziej można to tutaj zrobić. Natomiast to, co jest jeszcze jest troszeczkę ciekawsze i bardziej przydatne, to. Właśnie flaga Require, która pozwala nam dołączyć różne zależności, i w tym przypadku dołączamy sobie .n, który pozwoli nam w tym pliku konfiguracyjnym wykorzystywać zmienne środowiskowe, co tak naprawdę pomoże nam prościej tym wszystkim zarządzać. OK, i tutaj przedstawiam Wam taką najprostszą. Przykładową konfigurację naszego generatora. Ona pochodzi z pliku codegen.yaml i tutaj taki YAML nie jest jakby wymogiem. Możemy stosować TypeScript, JavaScript, JSON. Ja po prostu wybrałem YAML, ponieważ najbardziej lubię tego rodzaju konfigi. I pierwszym polem, na którym chciałbym się skupić, jest to pole schema. Schema jest wymagana i jest to tablica stringów lub po prostu string. W tym polu tak naprawdę podajemy albo link do naszego api. To jest to, co robimy my, ale możemy też podać ścieżkę do pliku JSON, który tę introspection query będzie nam po prostu zawierał. Możemy również podać ścieżki do lokalnych plików GraphQL. To może być jeden zbiorczy plik schema GraphQL, który albo dostaniecie, czy weźmiecie od backendowców, albo taki, który ściągniecie sami za pomocą ID i o czym też będziemy rozmawiać. To może być szereg różnych plików, które po prostu zostaną tutaj złączone i które wskażemy w jakimś paternem to również może być tablica, tak jak wspomniałem, czyli możemy wskazywać kilka ewentualności, kilka paternów kilka plików. Możemy również jakby ekskludować wybrane pliki, na przykład tutaj mamy przykład, kiedy nasz projekt zawiera pliki generowane. Jest to dobry przykład, kiedy można z czegoś takiego zrezygnować i kazać naszemu code genowi ominąć te pliki. Kolejny istotny klucz to klucz documents i jest to ponownie tablica stringów lub string, of loop. string jest to, wskazuje on na miejsce, w którym nasze pliki, w którym będziemy trzymali nasze query i mutations. Czyli w tym naszym projekcie zakładamy, że w folderze SRC stworzymy sobie folder Documents i w nim w dowolnej strukturze katalogów będziemy mieli pliki z rozszerzeniem GraphQL. Są to lokalne pliki i tak jak mówię, możemy stosować pełne rozszerzenie, możemy stosować krótsze. Tak naprawdę to jest dowolna rzecz. I co ważne, ten, w sekcji tej documents możemy wykorzystać również document scanner, czyli na przykład wskazać nawet na pliki chociażby typescriptowe, które takie GraphQL będą w sobie zawierały i możemy to po prostu wyekstrahować stamtąd również na potrzeby naszego code gena, gdyby zaszła taka potrzeba. Kolejna sprawa to tak naprawdę bardzo istotny drugi po skimie parametr, który chcemy ustawić, jest to generates. Jest to mapa, mapa, która jest wymagana i która jako klucze zawiera ścieżki do plików i te ścieżki zabierają pod sobą po prostu szereg konkretnych opcji, z których najważniejsze są pluginy, bo pluginy mówią co konkretnie mamy z tymi danymi plikami. Wygenerowanymi zrobić, czyli jak tak naprawdę mamy je wygenerować. Schema i documents to są rzeczy, które zdefiniowaliśmy w poziomie globalnym, ale chcąc naprawdę konfigurować jakieś złożone połączenia i tak dalej, możemy to również przenieść do sekcji generates i jakby dla każdego klucza ustawić oddzielną skimę, oddzielne dokumenty, więc tak jak z Wam wspomniałem, te możliwości konfiguracyjne są naprawdę nieograniczone i jeśli ktoś będzie z CodeGenem pracował, to na pewno gdzieś tam wnikliwie się im przyjrzy. To, co robimy w pierwszej kolejności, to wykorzystujemy plugin TypeScripta po to, aby wygenerował nam na podstawie skimie te niezbędne typy. Tak? Czyli w naszym przypadku to na przykład będą taski, chociażby w drugiej kolejności wskazujemy klucz, kluczem folder src, a robimy tak z pewnego konkretnego powodu. Otóż domyślnie nasz CodeGen wszystkie rzeczy wygenerowane wsadziłby do jednego wielkiego zbiorczego pliku, i stamtąd byśmy sobie to wszystko importowali. My natomiast założyliśmy sobie, że chcemy podzielić te pliki na mniejsze po to, żeby były prościej zarządzalne, może czasem czytelniejsze, bo jednak czasem do nich też trzeba zajrzeć, zobaczyć, jak wygląda ta implementacja i dlatego wykorzystujemy tutaj preset near operation file, który spowoduje, że tak naprawdę każdy plik GraphQL, który mamy, będzie miał swój odpowiednik w postaci pliku o rozszerzeniu .generated.tsx, które będzie przy okazji wykorzystywało jako gotowe typy ten plik, który sobie wcześniej wygenerowaliśmy, czyli Generated Types. Tutaj, jakby ważne, można by wspomnieć, że ten Base Typ Path to jest tak naprawdę ścieżka relatywna względem klucza, w którym jesteśmy. Czyli tak naprawdę my jesteśmy w tym momencie w katalogu SRC, stąd tak naprawdę możemy wskazać po prostu nazwę tego pliku, bo wcześniej tutaj wygenerowaliśmy go sobie właśnie w, tym, w tymże folderze. I. Tutaj pojawia się takie pierwsze ciekawe pytanie. To commit or not to commit? Jest to taki ciekawy, ciekawy problem do rozważenia przy każdym projekcie, który byście setapowali w taki, w taki sposób, a nie inny, gdyż są różne podejścia, jeśli chodzi o te wygenerowane pliki. Niektórzy preferują, aby były one normalnie w repo, a niektórzy po prostu dodają je do ignora po to, aby za każdym razem je. Generować i żeby każda osoba gdzieś tam, czy klonująca repo, czy jakiś pipeline na CICD był po prostu za to odpowiedzialny. Ja mogę tylko wspomnieć, że pracowałem w takim wielkim projekcie, gdzie było nas ponad 50 osób i faktycznie tam zdecydowaliśmy się tych plików nie komitować, a to po to, aby. Ponieważ jakby tak jak wspomniałem, skład był bardzo duży i na przykład backend bardzo często się zmieniał. Ten produkt był niewydany, więc to wszystko było od razu gdzieś tam na staging rzucane i zdarzały się sytuacje, w, której, w których na przykład miałem otwartą PR-kę, a w międzyczasie na backendzie pojawił się jakiś breaking change, który był jakoś, nie wiem, niezaplanowany, nieogłoszony, wcześniej i tak dalej. No i można było w ten sposób skomitować tak naprawdę niedziałający kod do repo. Dlatego jakby przeniesienie tego te, tego generowania w Okres gdzieś tam przed buildem było o tyle istotne, że po prostu wywalało na przykład pipeline na CICD, mówiąc, że coś jest nie, nie tak nie halo z tymi grafikulowymi plikami. I trzeba było to po prostu sprawdzić. Nie? Natomiast tak jak mówię, jest to kwestia wygody. No i słuchajcie, mamy tak skonfigurowany projekt, i chciałbym wam teraz na koniec opowiedzieć o workflow. Jak to teraz wygląda, kiedy chcemy dodać nowy feature do naszej aplikacji? I celowo zapisałem to w taki śmieszny sposób. Dlatego, że dla mnie to jest bardziej flow niż workflow, bo naprawdę praca w tak skonfigurowanym projekcie jest czystą przyjemnością i, i sami zresztą ocenicie. Zobaczcie. Tworzymy w tym wypadku w naszym folderze SRC Documents plik getTasks.grafql, tak naprawdę, bo tak zdefiniowaliśmy to w naszym configu. Tak jak wspomniałem wcześniej, tak? Jakby możemy to dowolnie zagnieżdżać, możemy dzielić te pliki, nie wiem, domenowo, na typy, na mutacje, na query i tak dalej. To jest już kwestia, powiedzmy, umowy w obrębie danego projektu. Natomiast przenosimy tam to nasze query, które wcześniej sobie również wykorzystywaliśmy, pisząc te rzeczy ręcznie. I co istotne, to, jak to query nazwiemy, jest bardzo ważne, bo tak się będą nazywały nasze hooki, powiązane z nimi typy i wszystkie wszystkie e, dodatkowe rzeczy, które zostaną wygenerowane. E, dlatego też ta nazwa musi być unikalna w obrębie całego projektu e, i bardzo często spotyka się takie sytuacje, że ktoś na przykład bardzo klarownie definiuje, nie? że na przykład to byłby get task with name and description, albo name description only, gdzie na przykład get task oznaczałby cały task, no bo jednak jednak mocną stroną QL jest to, że unikamy overfetchingu, czyli fetchujemy tylko te rzeczy, których w danym momencie e, potrzebujemy. Więc to jest taka rzecz, którą warto wiedzieć. I cóż, kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, to wpisać w terminalu kom komendę npm run generate i voilà! Dzieje się, słuchajcie, magia, bo jest to absolutnie wszystko, czego potrzebujemy. Jeśli wszystko ustawiliśmy dokładnie, to w tym momencie wygenerowały się nam nasze e, hooki, nasze operacje, nasze typy. Wchodzimy do naszego komponentu i robimy coś takiego. Czyli po prostu importujemy sobie wygenerowany hook który ma funkcjonalność dokładnie taką samą jak Apollo pisany z palca, że tak powiem. Przekazujemy, jak widzicie do tego task Query nasz obiekt, który zawiera klucz variables, a w środku task ID, bo taki był wymóg i dostajemy w zwrotce dokładnie to samo, przy czym nie musieliśmy kiwnąć palcem. I teraz tak, kiedy cokolwiek się by w tej, tej chwili zmieniło, gdyby się pojawiły, nie wiem, nowe Rzeczy w tasku, które byśmy chcieli dodać. Wystarczyłoby, że wyedytowalibyśmy ten plik i po prostu odpalili tę komendę. Gdyby się pojawiły nowe, nie wiem, dodatkowe rzeczy, nowe, dodatkowe typy i tak dalej, ruszamy tą komendę, wszystko dzieje się samo. Dokładnie ten sam approach możemy zastosować do naszego mutation. Po prostu stworzymy plik, który dzisiaj nazwiemy add task, ale można, tak jak wam powiedziałem, nazywać go dowolnie, bo ważniejsza jest nazwa tej samej mutacji w środku. Przekazujemy task input w typie add task input, w typie, który również jakby mamy bezpośrednio z backendu, więc jakby mamy stuprocentową pewność, że będziemy podawali odpowiednie rzeczy w odpowiednich typach, ruszamy naszą magiczną komendę i tyle. Voilà! Możemy sobie tworzyć komponent, który tej mutacji używa. Tutaj jest jedna drobna różnica, bo use add task mutation zwraca nam tak naprawdę krotkę, czyli tuple, gdzie w jakby pierwszym Tutaj wyciąganym, pierwsza funkcja, którą wyciągamy, to jest funkcja, którą odpalamy, żeby tą mutację faktycznie wykonać. No bo wiadomo, zwykle do takiego, do mutacji musimy najpierw zebrać dane jakimś formem i tak dalej i dopiero później chcemy to odpalić. Natomiast jakby druga zmienna tutaj zwraca nam obiekt, właśnie który znamy. Squary mamy loading, mamy error, mamy data, mamy szereg innych rzeczy, które również możemy wykorzystywać. Notebat, mnie się to słuchajcie bardzo podoba, i powiem Wam szczerze, że bardzo lubię pracować właśnie w takim setupie i zawsze staram się to lobbować, kiedy tylko mam jakiś wpływ na, na kształt projektu, bo ten workflow jest naprawdę mega przyjemny, pozwala jakby bardzo szybko reagować na zmiany w backendzie. I zauważcie też jedną fajną rzecz, że na przykład tutaj, chociażby, tak, tworzymy sobie nasz task input, dajemy name, dajemy description i dajemy priority. Priority również zostało wygenerowane dla nas na podstawie enuma z grafu a więc zawsze mamy pewność, że w tym enumie będą te rzeczy, które chcemy, żeby były. Jeśli, nie wiem, pojawi się czwarty priorytet, to on się po prostu sam nam dogeneruje, to wszystko będzie działo się same, a to wszystko czyni aplikację naprawdę dużo łatwiejszą w utrzymaniu. I to doświadczenie tego właśnie projektu, gdzie, gdzie było nas tak wiele, pomogło mi właśnie e, zauważyć te wszystkie zalety. Tym bardziej, że jest jeszcze parę takich drobnych sztuczek, które sprawiają, że ten development jest jeszcze prostszy. Bo wyobraźcie sobie, że przy. Tworząc jeden drobny plik konfiguracyjny, jesteśmy w stanie naszym IDE zrobić coś takiego, że nasze IDE będzie świadome tego, jak ta schema GraphQL wygląda. I tutaj mamy przykład tego, jak tworzyłem mutację add na potrzeby dzisiejszego projektu, dzisiejszej preski. No, to jest może mało złożony przykład, prawda? Możemy. Dyskutować, na ile to jest pomocne, że te, mamy tutaj te podpowiedzi. Natomiast wyobraźcie sobie jakiś GraphQL, gdzie mamy naprawdę wielorakie poziomy zagnieżdżeń i mamy takie podpowiedzi. No to jest naprawdę niesamowita sprawa. Nie tylko dlatego, że fajnie się to pisze, ale też na przykład dlatego, że kiedy wchodzi jakiś breaking change, kiedy ktoś zmieni po prostu nazwę któregoś z tych pól i tak dalej, my jesteśmy w stanie to praktycznie automatycznie wyłapać. IDE nam po prostu powie, że w tym pliku coś się nie zgadza. I tak naprawdę wszystko, co musicie zrobić, to. W przypadku WebStorma, wskazać to jest taki setup, który ja zwykle wykorzystuję, czyli tworzę plik GraphQL Config, w którym podaję URL do projektu i podaje jakby schema path, czyli WebStorm działa wtedy tak, że on uderza do introspection query i ściąga nam to do tego pliku gra schema GraphQL i już nie jesteśmy zależni od tego API. Nawet jeśli API leży, jeśli leci deploy czy cokolwiek, to tak naprawdę nas to nie interesuje, bo my sobie skopiowaliśmy tę skimę i tak naprawdę jednym kliknięciem jesteśmy w stanie nią, ją zsynchronizować. Oczywiście WebStorm to jest gigantyczna IDE, więc tutaj tych możliwości jest jeszcze więcej. Natomiast podobne rzeczy możemy zrobić w VS Code. Tam z tego co wiem, też na początek trzeba ściągnąć pluginy do GraphQL-a. jakby wiem od kolegów, bo jakby sam od VS Code od dawna nie, nie używałem. Natomiast wiem, że też możemy stworzyć plik GraphQL QLRC, w którym po prostu podajemy skimę y, również albo w postaci pliku. Ja sobie zarzutowałem, że jak ktoś nie ma pliku, to może poprosić kolegę z Webstormem, żeby mu wygenerował. <laughs> Ale to oczywiście złośliwy żart. Bo na pewno są metody, aby taką skimę również pobrać, ale jest też, można wskazać też bezpośrednio endpoint i to również będzie działać. Także powiem Wam, że jakby skonfigurowanie projektu właśnie w taki sposób, plus dobra konfiguracja IDE i naprawdę nie ma, nie ma lepiej. <laughs> Także słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za e, uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam. To będzie dla mnie najbardziej stresująca część tej preski, ale myślę, że jakoś sobie damy radę. Dokładnie, dlatego ja tutaj też się pojawię, żeby cię wesprzeć, w razie czego nie będziesz w tym sam. Dzięki wielkie Szymon za, za prezentację. Fajnie było zobaczyć właśnie kolejne narzędzie, które sprawia, że w sumie coraz mniej kodzimy. Wygląda to trochę jak taki. Jakby to połączyć jeszcze z kopilotem, to już w ogóle będziemy mieli skimę wymyślaną na. No, tak, na prędce wręcz, mo, na podstawie wymagań. To, co mnie ciekawi, w sumie to, co, co, co tak na starcie, o co ja bym zapytał, to mm, może nie powiązane z y, CodeGenem, code tak naprawdę bardziej powiązane z samym GraphQL-em. Jak widzisz w tym momencie przyszłość GraphQL-a? Bo to jest coś, co pamiętam, że było od lat mówione, że będzie takim. Y, Killerem dla resta, mhm. a w, w sumie jestem ciekaw, jaka jest Twoja opinia w tym momencie. Jasne, ja, wiesz, co ja myślę, że to nie do końca jest jakby killer. Ja myślę, że to jest po prostu klasycznie po informatycznemu możemy odpowiedzieć, to zależy. To zależy. Wszystko zależy od, od jakby sytuacji. I tutaj też myślę, że jako słuchacz podcastu mogę odesłać do od, naszych widzów i słuchaczy do odcinka, gdzie dyskutowaliście właśnie z Andrzejem na ten mhm. temat. Są sytuacje, gdzie GraphQL naprawdę jest super. Natomiast yy, chociażby, tak, projekt, który rozważamy nawet teraz, który zaczynamy, tak, na przykład, pracujemy nad MVP i nie jesteśmy w tej, w tej chwili w stanie jeszcze do końca określić, czy grafki albo w ogóle tu będzie potrzebne. Dla nas to na przykład to jest case, w którym rest jest po prostu oczywisty, bo jest prostszy, szybszy, nie trzeba konfigurować rezolwerów i tak dalej, czyli nawet ten development, mhm. mam wrażenie, jest po prostu prostszy. I w takim case. Wydaje mi się, że to jest doskonały przykład tego, że tutaj GraphQL nie byłby lepszy. Więc wydaje mi się, że to wszystko zależy od sytuacji. Ja osobiście z perspektywy frontowej uwielbiam, jakby pisać, pracować z GraphQL-em. Kiedy przychodzi mi popracować nad backendem, to są tam też swoje problemy do rozwiązania, które, o których trzeba wiedzieć i pamiętać. Więc ja nie powiedziałbym, że to jest killer, raczej bym powiedział, że, że to zależy. A jakie jest no. Twoje zdanie? ja się zgadzam. Generalnie już to jednak trzeba trochę rozumieć, po prostu, jakie problemy GraphQL rozwiązuje. To nie jest takie rozwiązanie wszystkich tak naprawdę naszych problemów. W szczególności, właśnie, jak powiedziałeś o tym, że na backendzie to też wygląda ciekawie, no wygląda ciekawie, przez długi czas nie było. Przez długi czas tak naprawdę GraphQL był bardzo niewydajny w pewnych sytuacjach, w szczególności kiedy odpytywaliśmy o te same dane w takich, odpytywaliśmy o całą listę tak, obiektów i one odpytywały tak naprawdę o tą samą to jest informację. Problem N plus 1, nie? Dokładnie, jak problem tak. N plus 1. Teraz mamy data loadera, więc no wszyscy, już, już wszyscy tak naprawdę przeszli przez to i się nauczyli tak naprawdę jak to robić, no ale jednak był taki moment, kiedy było to naprawdę ciężkie. Jest też kwestia obsługi błędów, nie? Nie każdy lubi to, że GraphQL nam zwraca tą dwusetkę w większości przypadków. Tak, dokładnie. Także no, no to można by się zagłębiać, nie? Jakby Dlatego myślę, że to każdy każda, każda potrzeba ma po prostu swoje odpowiednie zastosowanie. Bo dokładnie. Bardzo... Tutaj właśnie widzę, że Mateusz pisze, że Meta stawia na GraphQLa. No bo wymyślili GrafQL-a. Tak, dokładnie, to jest pamiętajmy, że GraphQL to jest w sumie Facebook, nie? Tak, to tak jakby Facebook był napisany w Angularze, nie? Dokładnie. Natomiast mnie ciekawi coś innego też, bo jest inna ciekawa konkurencja, i może tutaj ktoś z czatu odezwie się, czy miał okazję używać, bo to, co fajnego daje GraphQL, to jest rzeczywiście ta schema, nie? że mamy ją na frontendzie i na backendzie. Natomiast niedawno pojawił się, trochę, tak niedawno, wydaje mi się, dla mnie niedawno pojawił się pewien konkurent, jest coś, co nazywamy TRPC. Nie? TRPC. I to jest, tak naprawdę, to, to wygląda też interesująco. Yy, tu dla odmiany, yy, tak naprawdę, ma jest zdefiniowana jako no, po prostu taki TypeScript. Nie? Bardziej to mm -hmm. działa tak, jakby taki, taki odpowiednik GRPC, ale pomiędzy frontendem i backendem. Nie, mm -hmm. nie, wiem, czy miałeś, nie wiem, czy ktoś miał okazję nie. zobaczyć. Nie wiem, czy ty miałeś okazję zobaczyć. Yy, jeżeli nie, to polecam. Nie? To jest yy, nowe. Yy, 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 Nowy, najbardziej gorący temat na e, e, rynku komunikacji front-end-backend. Mm. Ciekawa sprawa. Z grafqr to tak tylko jeszcze nadmienię, bo to bardziej backendowo. Też jest ciekawe to, że na backendzie mamy jakby dwa sposoby pisania: mamy schema first i code first, czyli mm. możemy też również wykorzystywać nasz generator nie tylko do, do frontu, ale możemy mm. też generować rzeczy po stronie backendu, nie? Na przykład napisać skimę i na jej podstawie na przykład wygenerować jakieś rezolwery i tak dalej, nie? Dokładnie potwierdzam, jest tak, korzystamy. Code-gen, świetna sprawa. Code-gen generalnie, znaczy, tak ja mówię, ja generalnie jestem wielkim fanem generowania kodu, więc code-gen, wszystko co automatyzuje, copilot i tak dalej jak najbardziej fajne narzędzia. Dobra, na tym myślę, że będziemy powoli kończyć yy, dzisiejsze uszanowanko. Tak jak powiedziałem, jest to przedostatnie uszanowanko w tym roku. Następne będzie miało miejsce 30 listopada. To będzie uszanowanko bardzo mocno frontendowe. Yy, powiedziałbym wręcz 90% frontendów we frontendzie. Yy, jeszcze nie uchylę rąbka tajemnic, co tak naprawdę yy, yy, będzie na tym, że uszanowanku. Natomiast wiem, że już wcześniej pojawił się tutaj taki fajny link. Jeżeli byście chcieli, tak naprawdę, być na bieżąco właśnie, chociażby z tym tematem TRPC bądź innych tak naprawdę tematyk związanych właśnie z taką wiedzą, to polecam do zasubskrybowania naszego newslettera, standardowo link letter. Nie dajemy żadnych dziwnych reklam, dajemy tylko tak naprawdę 100% takiego wartościowego kontentu. No i między innymi też informacje o tym, że za chwilę będzie nowe uszanowanko, więc można się tak naprawdę bezpośrednio stamtąd traktować to jaki taki hub dla, dla naszych aktywności, dla wszystkich takich rzeczy, które organizujemy. Dobra, myślę, że to koniec na, w tym momencie, więc chciałbym wam wszystkich podziękować za. Zostanie do samego końca za te plus minus półtorej godziny spędzone razem. I co? Do usłyszenia już za miesiąc, 61 Uszanowanko. Do zobaczenia.